Szczypta, odcinek 14. Dzień dobry, po drugiej stronie Edyta Kowal i podcast Szczypta. Kłaniam się nisko. Kiedyś ukułam taki termin, kobiety rakiety. I wrzuciłam do jednego worka wszystkie kobiety z jajami, jakie znam. Wiecie, kobiety przebojowe, prawdziwe autorytety w swoich dziedzinach. Do tego z dużą dozą dystansu do siebie, tak, to ważny punkt na mojej liście, i taką swojskością w kontaktach międzyludzkich, którą szczególnie szanuję u ludzi, którzy sporo już osiągnęli i nie zadzierają nosa. Bezpośrednie, serdeczne i konkretne. Kobiety z krwi i kości po prostu. Moja dzisiejsza rozmówczyni zdecydowanie do nich się zalicza. Barbara Krzysztofczyk, niegdyś Labudda, trenerka medialna i ekspertka do spraw wizerunku. Szefowa PR kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni, wcześniej członek sztabów Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego. Od niedawna prowadzi własną agencję szkoleniowo-konsultingową Crystal Point i powiem Wam, że zawstydza. Zawstydza na LinkedInie skutecznością, z jaką buduje ten swój brand osobisty. Rozmawiamy trochę o marketingu politycznym, a trochę bardziej o tym, dlaczego kobiet w polityce i w marketingu ciągle jest tak mało. I jak wszyscy razem możemy to zmienić. Na końcu, ale tak na samiuśkim końcu, kiedy już będziecie myśleć, że nic już Was w tym odcinku nie zaskoczy, to wtedy wjeżdża Basia cała na biało i przyznaje się do czegoś, co utrzymywała w tajemnicy od czasów studenckich i w co, uwaga, przybieram konspiracyjny ton, odpowiednio konspiracyjny ton, w co zamieszany jest, uwaga, uwaga, Roman Giertych. O tak. W międzyczasie zarecytuje przedszkolny wierszyk i nawet zaśpiewa, mówię Wam, takie rzeczy tylko w Szczypcie. No. To byłoby na tyle w ramach tradycyjnego intro, ale ponieważ Basia na koniec naszego spotkania po jakby nagraniu, wyłączeniu już mikrofonu stwierdziła wyraźnie zawiedziona, że hej, przecież to jest Szczypta, a ona ani razu nie zakleła siarczyście. Nie wiem, jak to świadczy o Szczypcie, jeszcze trawię. W każdym razie zaproponowałam jej na szybko alternatywne intro i oto co z niego wyszło. Posłuchajcie. Moi drodzy, ponieważ marzeniem Basi było zawsze wystąpić w Szczypcie, dlatego, bo w Szczypcie można kląć, to uwaga, uwaga, Basia sama zapowie podcast z sobą i użyje wulgaryzmu. Teraz nie mogę, kurwa, no! Pik! Tak się spełnia marzenia, tak? Wasze marzenia spełnia Szczypta. Dziękuję. Nie wolę tak rozśmieszać człowieka. Dobra. Słuchaj, jak mi dzisiaj powiedziałaś o tym, że chcesz się upewnić, jaki jest mój numer telefonu, i ja wiedziałam, ja czułam podskórnie, że to na bank jest ten sam numer telefonu, bo ja raz w życiu tylko zmieniłam swój numer telefonu i przez długie lata trzymałam się jednego. No i jak wyszło, że to jest właściwie, w zasadzie miałam rację, ten sam numer telefonu od 2013, to stwierdziłam, że kurde, przecież my się z Baśką tak długo znamy, to ja sobie wrzucę w Google w ogóle, kiedy to myśmy coś tak, wiesz, stworzyły jeszcze tak na bazie w ogóle tego proto, w którym pracowałam. To była moja pierwsza robota w ogóle w Warszawie. Przyjechałam w 2010. No i tak sobie myślę, że kurde, to ja tak całkiem szybko w tej redakcji usłyszałam o Baśce i pewnie szybko zrobiłam jakiś materiał z Baśką. No i faktycznie, jak wpisuję Edyta Skubisz, no bo to pod tym nazwiskiem. Tak, znałyśmy się pod innymi nazwiskami. Pod innymi nazwiskami. No i wpisuję Edyta Skubisz i Barbara Labudda proto, nie? No tak. I wyskakuje, bang. Zgadnij, która data. No ja znalazłam pierwszego SMS-a 2013 od ciebie.
No to ja znalazłam tekst 2012 i on dotyczył, słuchaj, tytuł był chyba PR-owiec przychodzi na rozmowę rekrutacyjną. No i przeczytałam sobie jeszcze raz ten tekst, słuchaj, bo tam były takie różne kwiatki w ogóle z agencji PR-owych. Różne osoby na różnych stanowiskach opowiadały historię, jak to przychodzą kandydaci, marząc o pracy w agencji PR-owskiej. Coś no i mi się świta. No. I ja sobie wynotowałam takie dwie piękne odpowiedzi, które ty wtedy w ogóle zacytowałaś w tym tekście. Jak to kandydat na pytanie, dlaczego pan, pani chce pracować akurat w agencji PR? Kandydat odpowiedział, uwaga, wie pani, tak naprawdę to w moim marzeniem zawsze była praca w reklamie, ale nie udało mi się dostać do żadnej dobrej agencji reklamowej, więc pomyślałem, że może w PR chociaż ktoś mnie przyjmie. Pamiętam tego człowieka, tak było. Drugi cytat był niewiele gorszy. No, myślałam, że uda mi się tego uniknąć i od razu dostać się do jakiejś porządnej korporacji, ale tam wszędzie pytają o doświadczenie w agencji, więc chyba będę jednak musiał ten etap zaliczyć. A ty poszedł ciągle w tym PR-ze. Dlaczego ty chciałaś pracować w PR-ze? Oj, ja się zakochałam w PR-ze, słuchaj, już na pierwszym roku studiów. Szybko. Tak. Ja w ogóle trafiłam na marketing, byłam na marketingu i wciąż nie byłam przekonana, co mnie z tego marketingu najbardziej będzie interesowało. W tamtym czasie miałam znajomości w Urzędzie Miasta w Gdyni. A to dlatego, że ja po prostu brałam udział w akcjach różnych związanych z obchodami, słuchaj, rocznicy katyńskiej. O kurde. Naprawdę. No. Ja po prostu byłam często gościem, taką osobą, która śpiewała na tych eventach. I mnie fascynowało to, że ja znałam bardzo wielu samorządowców i nagle, jak były wybory samorządowe, to ci ludzie się zamieniali w innych ludzi. Ja tego nie rozumiałam, z czego to wynika. Jak byłam tym dzieciakiem w liceum, wiesz, jakby znałam tych ludzi właśnie z tych wszystkich imprez, a potem czytałam o nich w gazecie zupełnie i wypowiedzi były jakieś takie sztuczne, dziwne, inne. Nie rozumiałam tego. I na pierwszym roku studiów trafiłam na dwudniową konferencję, którą prowadził Gerald Abramczyk. Mhm, i on opowiadał o PR-ze w polityce. Ja pamiętam, że ja tam siedziałam dwa dni z zapartym tchem i ja miałam takie poczucie jak taki Neo, który po prostu wchodzi w ten Matrix i właśnie się orientuje, że aha, to o to chodzi, to dlatego to jest tak, a to było inaczej. Jakby mi się nagle oczy otworzyły i ja miałam takie poczucie, że ja po tych dwóch dniach zupełnie inaczej, lepiej rozumiem rzeczywistość i nie było już powrotu po prostu. Już nie chciałam być w tym Matrixie po raz drugi, chciałam być po drugiej stronie. No i potem po tej drugiej stronie całkiem sobie nieźle radziłaś, bo tak jak każda redakcja ma swoje kontakty podzielone na różne tematy, tak Proto też miało jakby taką działkę marketing polityczny, doradcy polityczni. I ja pamiętam jak dziś, że byłaś jedyną kobietką na tej liście. Było bardzo wielu zacnych, szanowanych ekspertów, mniej lub bardziej szanowanych. No i była Basia. I pamiętam jak redaktor naczelny, bo ja na początku startowałam tam z pozycji redaktora, powiedział właśnie, że przedstawiając mi właśnie te wszystkie kontakty, powiedział, że no Basia to jest konkret, nie? Basia to jest super spec, ona ci zawsze jakby tak dorzuci konkretem. I powiedział jeszcze jedną rzecz. No. I ciekawa jestem, czy teraz jakoś do tego podejdziesz, bo albo zdradzisz, albo zaprzeczysz, albo powiesz, że tak. No bo ja pamiętam twój wizerunek wtedy, w sensie jak sobie pomyślę, bo wiem, ile masz lat dziś. Jak sobie pomyślę, ja ile lat wiem, miałaś... Ile no, ale lat. Wiesz, ale jak sobie, no wiem. Ale jak sobie pomyślę, ile miałaś wtedy... Byłaś bardzo młoda, w bardzo takiej trudnej i bardzo męskiej działce. I pamiętam ten twój wizerunek, on był taki poważny, on był taki trochę jakby sztywny. I chodziły ploty na mieście, że ty specjalnie się trochę postarzasz nawet, żeby w ten męski świat jakby wejść tak gładko i być traktowaną poważnie. Prawda to? Tak, w 100%. O kuźwa, cieszę się, że mogłam zadać to pytanie po tylu latach.
ja jestem zdziwiona, że w ogóle, no. Że takie ploty chodziły, że to było wiadome, bo ja byłam przekonana, że to jest, wie, że tylko ja tym wiem, nie? Tak, to było w 100% był taki zabieg. Ja specjalnie wtedy farbowałam włosy na ciemno, bo wiedziałam, że osoby z ciemnymi włosami są traktowane poważniej, wyglądają poważniej. Mocno się malowałam, miałam bardzo grube oprawki. I się bardzo poważnie ubierałam. To był zabieg jak najbardziej celowy, tak. Okay. Ja po prostu, wiesz, przez wiele lat, dopóki nie zaczęłam pracować, ja miałam dokładnie odwrotny wizerunek. Ja w ogóle często w różnych takich jakichś swoich... Bo ja kiedyś dużo występowałam na scenie. Uh-huh. I ja bardzo często moją rolą to był albo anioł, albo taka, wiesz. Naprawdę. Ja mam, kiedyś ci pokażę, mam do tej pory, słuchaj, zdjęcie, jak na jakimś takim bożonarodzeniowym właśnie, wiesz, imprezie gram po prostu anioła. Ja poproszę o to zdjęcie. No, ale ono, dorzucimy je do tej, wiesz, sesji relacjonującej nasze nagranie. Tak. Więc ja byłam zawsze, wiesz, drobna, szczupła, jasne włosy, bardzo delikatna buzia. Ja zawsze byłam oceniana jako osoba dużo młodsza niż byłam w rzeczywistości. Tymczasem ja naprawdę zaczęłam bardzo szybko robić bardzo poważne projekty. Ja już na drugim czy trzecim roku studiów pracowałam przy projekcie dla Coca-Coli na przykład. Mhm. Ja bardzo szybko, ja sobie kiedyś liczyłam, na zakończenie studiów ja miałam chyba około 20 szkoleń, w których wziąłam udział. Miałam już bardzo dużo praktyk. Ja jak wsiąkłam na tym pierwszym roku w ten PR, to ja każdą wolną chwilę spędzałam na tym, żeby się uczyć tego PR-u. Ja nie miałam wakacji. Ja wszystkie, słuchaj, wakacje na swoich studiach 3 miesiące jeździłam do Warszawy na różne staże. Więc ja miałam faktycznie, już zakończyłam studia, ja jestem jednym z tych osób, która zakończyła studia i już miała doświadczenie, pomimo tego, że studiowałam dziennie, a mimo tego wszystkiego ludzie bardzo mocno oceniali mnie po wyglądzie. No i powiem Ci też taką ciekawostkę, jak już w ogóle zaczęłam robić szkolenia medialne, jeden z takich klientów bardzo dużych, naprawdę, jeden z największych pracodawców w Polsce, wynajął mnie po znajomości, w sensie, że ktoś mnie polecił, tak, że robię dobre szkolenia. Zarekomendował, tak. I miałam szkolić zarząd do bardzo trudnego projektu. Oni mieli taką akcję, że przechodzili rebranding i bali się problemów z pracownikami. Tam było bardzo, bardzo dużo pracowników niższego szczebla, którzy mogli nie rozumieć, że jak marka zmienia logo, to wszystko i nic za tym nie idzie. Oni się spodziewali, że mogą się tam ci ludzie bać zwolni, że związki zawodowe mogą mieć jakieś protesty. Należało zakomunikować, czym jest rebranding i zmiana strategii firmy tym wszystkim ludziom w sposób taki efektywny i prosty. I ja ich miałam tego nauczyć. No i idę sobie, słuchaj, na to szkolenie. Jestem tam wcześniej, tam było chyba sześciu panów z zarządu. A ja przygotowuję się, tam salę przygotowuję i tak dalej. Przychodzi jeden z panów, marketingowiec, patrzy się na mnie i mówi... Dzień dobry, o dobrze, że pani jest wcześniej, mam taką prośbę. Tam gdzieś z boku jest kawa, jakby pani mogła zaparzyć i przygotować, bo za 15 minut zaczynamy szkolenie i pewnie trener już wtedy będzie, nie? No więc... Więc ja tą kawę przygotowałam, uśmiechnęłam się i na początek swoich zajęć weszłam z uśmiechem szerokim na ustach i tak pana wymaglowałam, że potem nie byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Ojej. No niestety. No ale tak, jakby no, takich sytuacji faktycznie było też trochę więcej, więc... Trzeba było coś z tym zrobić. Ale ciężko było? W sensie już tak się, wiesz, rozepchać w tym marketingu politycznym, będąc laską, będąc młodą laską, wyglądającą jeszcze młodziej niż jest? Tak. Natomiast mi się wydaje, że to nie tylko w marketingu politycznym, ale chyba w ogóle w komunikacji, w marketingu jest ciężko się rozpychać. Teraz już jest to dużo lepiej niż było kiedyś, ale na tamtym etapie taki, jak to się mówi, miękki seksizm, tak? Życzliwy seksizm, to był bardzo często spotykany. Ja nawet, wiesz, od niektórych kolegów z branży usłyszałam, że to, że mi tak dobrze idzie na przykład sprzedaż w agencji, to dlatego, że jestem ładna. No. To jest, że to się ciągle po prostu zdarza. Dobra, ale wiesz co? O co innego chciałam zapytać, bo chciałam jeszcze wrócić do tego politycznego świadka i tego, że ty masz na koncie, poza tymi brandami, o których wspomniałaś, ty masz na koncie całkiem fajne, w sensie duże kampanie, nie? Masz Tuska, masz Bronisława Komorowskiego i masz Hołownię. Tak. Miałam nie pytać o to, a która z tych kampanii była najtrudniejsza?
Ona nie jest totalnie inna, nie? Nie, nie da się tak porównywać. Inne czasy, ja też. Tak, inne czasy też. Moja rola była zupełnie inna. Okay. Kompletnie inna. W przypadku współpracy z Tuskiem to w ogóle była praca dla Platformy. Ja wtedy dopiero też zaczynałam, ja byłam częścią zespołu i tak naprawdę to był taki moment, w którym ja robiłam tam i działania PR, i byłam w zespole szkoleniowców, jedno i drugie. Miałam dosyć dużą rolę faktycznie, ale ta rola była, co ciekawe, podniesiona do góry ze względu na klienta, to znaczy na samą platformę, która to platforma mnie dostrzegła. To znaczy oni tam, kilka osób było wydelegowanych z agencji do współpracy z nimi, natomiast po jakimś czasie po prostu wszyscy zauważyli, że moje porady, moja osoba, moje jakieś pomysły są chętnie słuchane, więc ja też byłam częściej zapraszana na spotkania i tak moja rola urosła. No i potem też zostałam zapamiętana przez odpowiednie osoby z tamtej strony. Stąd też się później też pojawiła współpraca właśnie już czysto szkoleniowa z Bronisławem Komorowskim. Tam już tego PR-u nie robiłam, ale też byłam znowu częścią zespołu. A z kolei w przypadku Szymona, no to tam już byłam jedyną osobą, która pod kątem tym PR-owym jakby podejmowała decyzję, układała ten proces. Ja oczywiście miałam bardzo wiele osób, które ze mną współpracowały, merytorycznych i tak dalej, tak? Ale moje stanowisko, moja rola no, była już zupełnie inna, na szczęście. Opowiedz mi, jak z perspektywy czasu oceniasz jakby to, na ile jakby sztaby wyborcze budując wizerunek, brand kandydata, mogę chyba takiego słowa użyć, na ile sięgają po takie właśnie narzędzia marketingowe? Czy jest tego z perspektywy czasu właśnie idąc z tymi choćby trzema kampaniami więcej obecnie? Na ile można to porównać, wiesz, budowanie brandu kandydata do brandu konsumenckiego na przykład? Można to porównać i w jednym i w drugim przypadku ważne jest to, żeby stawiać na profesjonalizm, a nie na wyczucie. I w jednym i w drugim przypadku problem jest taki, że ludzie najczęściej tego nie robią. Czyli najczęściej idą po prostu intuicyjnie. I mi się wydaje, że tak to powinno wyglądać. A w ogóle to wujek też tam kiedyś pracował, prawda? Albo kolega, który jest posłem i sobie super zrobił kampanię lokalną, to on nam pomoże. Paradoksalnie wydaje mi się, że najbardziej profesjonalne były z tych moich kampanii ogólnopolskich. Była ta ostatnia u Szymona Hołowni i ta pierwsza u Donalda Tuska. Właśnie dlatego, że jeżeli chodzi o platformę, ona w pewnym momencie straciła chyba to poczucie, że fajnie jest korzystać ze sprawdzonych ekspertów zewnętrznych. Za dużo chyba tam się pojawiło robienia samodzielnego. Jakby no, niech każdy się robi to, na czym się zna. Jak jesteś politykiem, rób politykę, a nie udawaj, że znasz się na kampaniach marketingowych. W tej pierwszej kampanii tam naprawdę był niesamowity skład ludzi współpracujących. Tam byli eksperci najwyższej klasy, jeżeli chodzi o reklamy, o badania, o każdy jeden aspekt. No, coś cudownego. Ja pamiętam, że ja tam się czułam niesamowicie w takiej krainie marzeń PR-owych, bo tam można było się ogromnie dużo nauczyć. A potem to wszystko znikło. Potem nawet pamiętam, jak była kampania właśnie Komorowskiego, rozmawiałam z niektórymi osobami, które wcześniej pracowały, pytam się, ej, słuchajcie, ale robicie coś, nie? Bo tak byłam zdziwiona, dlaczego to tak delikatnie mówiąc nie idzie najlepiej. Nie, nie robimy nic, sami sobie radzą. No i wyszło jak wyszło, przynajmniej tak za drugim razem. Natomiast to samo podejście było teraz u Szymona, to znaczy Szymon, również jego sztab, w którym byłam, wszyscy postawiliśmy naprawdę na to, żeby współpracować z ludźmi, którzy po prostu znają się na swojej robocie. I tylko takie podejście moim zdaniem ma sens. A jeżeli ktoś za bardzo wierzy w to, że umie wszystko, no to wychodzi jak wychodzi. I wiesz co, podobnie jest w biznesie. Zresztą sama dobrze o tym wiesz, że bardzo wiele firm wciąż jeszcze, jak się pytasz, dlaczego taka, a nie inna strategia, dlaczego taki, a nie inny na przykład ambasador marki, no to bo pani prezes go lubi, prawda? Albo pan prezes, albo... Albo panom się wydaje, opieranie na intuicji, tak, nie? Tak, dokładnie. Na twardych danych. A jakiego rodzaju twarde dane marketer jest w stanie wnieść do takiej kampanii? Co marketerzy badają, sprawdzają, weryfikują, dodają, że to się robi po prostu takie bardziej mięsne i bardziej pewne? Ja mogę powiedzieć, co powinni badać, bo to są dwa oddzielne pytania, wiesz, co robią, a co powinni, prawda?
Na pewno w pierwszej kolejności warto sprawdzić w ogóle, jakie są mocne strony marki kandydata. Bo sam kandydat może mu się wydawać, że ludzie go cenią za coś, ale wiesz, trudno jest być obiektywnym do samego siebie. My sami siebie nie postrzegamy obiektywnie, jako marki personalne, tak jako marka osobista. W związku z tym trzeba sprawdzić, za co ciebie ludzie szanują, a w czym na przykład jeszcze mają wątpliwości, tak? Trzeba sprawdzić, jak to się przekłada na preferencje wyborcze. Trzeba zobaczyć, które elementy są jakieś rażące, gdzie masz potencjał do rozwoju i tak dalej. Potraktować kandydata jako taką markę, którą trzeba naprawdę przebadać w każdym zakresie. Najlepiej to robić w taki sposób dwufazowy, to znaczy pierw robić badania ilościowe i później dopiero jakościowe, na podstawie badań ilościowych sprawdzić sobie, jakie masz segmenty konsumenckie, które z tych segmentów są najbardziej takie, no, mają największy potencjał, żeby chciały zagłosować akurat na tego kandydata. No i wtedy jest struktura taka, że osoby, które na pewno na ciebie nie zagłosują, no to tymi w ogóle nie ma sensu się przejmować, bo nie ma czasu, żeby zmieniać takich hard userów, twoich przeciwników. Trzeba pomyśleć nad tym, co zrobić, żeby utrzymać i wzmocnić relacje z tymi, którzy są za tobą i jak podbić serca niezdecydowanych. No ale żeby wiedzieć, jak podbić te serca, co zrobić, no to musisz mieć te dane. A niestety mało się ich robi, za mało. Mhm. Albo też inaczej, z tego, co słyszałam od dziennikarzy politycznych, bo dziennikarze polityczni bardzo dużo wiedzą od różnych, zawsze się znajdzie w sztabie ktoś, kto powie dwa słowa za dużo. To też wiem, że w wielu sztabach robi się badania, a trochę tak pod takim kątem, że mają dobrze wyjść, żeby się kandydat dobrze poczuł. O, tego bardzo dużo w ostatnim czasie było. Nawet chyba taki laik jak ja jest w stanie to gdzieś chwycić. A powiedz, też masz wrażenie takie, że te kampanie, zwłaszcza prezydenckie, zaczynają u nas wyglądać coraz bardziej tak w takim amerykańskim, brudnym stylu? Czy to też jakby trochę eskaluje? Ja tak czuję, ale być może, wiesz, jestem takim obserwatorem z boku, bez takiego doświadczenia jak ty i może źle to łapię, źle to odbieram. Wiesz co, to zależy z jakiej perspektywy, ilu lat patrzymy, no bo ja wręcz mam wrażenie, że te ostatnie kampanie są wyjątkowo takie miękkie. Tak, czyste? Jak sobie przypomnę, wiesz, dziadka z Wehrmachtu i tego typu rzeczy. Znaczy, wiesz, tak. Porównuj sobie, na tej perspektywie to naprawdę jest dużo łagodniej. Ja mam wrażenie, że marketing polityczny to jest raczej sinusoida u nas. Niestety nie widzę czegoś takiego, żeby to był stały rozwój. Raczej są wzloty i upadki, zdarzają się kampanie, które są świetnie przeprowadzone, zdarzają się kandydaci, którzy przychodzą fantastycznie przygotowani i merytorycznie, i wizerunkowo, i pod kątem swojego zachowania w trakcie wystąpień, zachowania podczas wywiadów. A potem nagle ta sama partia rok później wystawia Magdalenę Ogórek albo innych takich. No więc nie, to jest naprawdę moim zdaniem sinusoida. Okej. Okay. Ja czekam na książkę, bo wydawnictwo Czarne, chyba wczoraj była premiera Cyrku Polskiego. Nie wiem, czy słyszałaś o tej książce. Jest taki koleś, przyszła chrypka, której chciałam uniknąć, nazywa się Dawid Krawczyk i on poszedł sobie ostatnimi czasy śladem trzech kampanii, objechał to wszystko jakby tak od środka, wszedł, wiesz, na te festyny, na te grille, właśnie to, o czym powiedziałaś na początku, co cię zdziwiło jako tego młodego obserwatora, że tutaj tak blisko są tacy, a wchodząc jakby w te marketingowe i takie PR-owe różne taktyki i gry, zupełnie pokazują inną twarz. I wynotowałam sobie taki cytat właśnie, że sielska atmosfera festynu skrywa głęboki mrok, aby wygrać wybory, trzeba wskazać wroga, trzeba kogoś napiętnować i kogoś upodlić. Cynizm polityków trafia na podatny grunt powszechnych uprzedzeń. To jest w formie reportażu. Nie czytałam tego, tak jak mówię, ale zauważyłam, że właśnie coś takiego wyszło. Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało i co tam się znajdzie, bo perspektywa jest interesująca i chciałabym to sprawdzić. Ale wiesz, czego ci zazdroszę? Brzmi ciekawie, naprawdę. Aczkolwiek wydaje mi się, że trudno jest mówić w 100% o cynizmie polityków. Ja mam taką swoją teorię, żeby być dobrym politykiem, trzeba naprawdę wierzyć w to, co się mówi, więc ja uważam, że te osoby faktycznie z największą charyzmą, które mają największą zdolność do tego, żeby rozkochiwać w sobie tłumy, oni nie są cyniczni. Oni naprawdę wierzą w to, że ich wersja Polski jest tą najlepsiejszą.
Gadałyśmy ostatnio przy kawie, nie? O tym, tak, że brakuje mi takich osób z charyzmą na polskiej scenie. Próbowałyśmy tak sięgnąć pamięcią, kto u nas jest taki, kto wyjdzie i porwie te tłumy. Tak. I zabrakło nam tych... Tych takich nazwisk. Naturszczyków, mhm. takich, którzy mhm. faktycznie takiego polskiego Obamy, to nie ma. Tak, no, tak. Tak, dokładnie. Ale zazdroszczę Ci strasznie z tej ostatniej kampanii tych fokusów, o których wspominałaś. Dlaczego Ci zazdroszczę? Zazdroszczę Ci dlatego, bo kurczę, różnie sobie myślimy o Polakach, nie? O ludziach, którzy no, żyją z nami, tak? I gdzieś są obok, a Ty... jesteś w stanie, wiesz, trochę wejść w ich umysły i sprawdzić, co tam się czai. Dlaczego takie, a nie inne decyzje? Co po tych fokusach myślisz o Polakach? Mam jeszcze więcej pokory w stosunku do badań i w ogóle do takiego bardzo metodycznego podejścia do komunikacji. Fokusy są cudowne, ja uwielbiam i w ogóle tutaj Dominika, która robiła nam fokusy przy tej kampanii, jest genialna, uwielbiam z nią pracować. To jest w ogóle jedna z moich idolek marketingu, komunikacji, badań, w ogóle całej tej otoczki komunikacyjnej. Ja jestem niesamowicie wdzięczna, że mogłam słuchać tych fokusów. Ja byłam faktycznie zafascynowana. Nie mogłam się od nich oderwać. Zresztą słuchałam w różnych miejscach. Pamiętam bardzo, jak byłam nawet u fryzjera i tutaj tu mnie obcinali, a ja miałam słuchawki w uszach i po prostu słuchałam fokusów, się nie mogłam oderwać cały czas, bo to był też właśnie dobry moment, żeby się wybić na te fokusy. To jest niesamowite. Wiesz, wiele osób mówi, używa takiego określenia, że żyjemy w bańce informacyjnej. Ale faktycznie bardzo niewielu z nas ma możliwość zobaczenia, jak to jest w innej bańce. I fokus jest właśnie taką możliwością. Możesz przeskoczyć sobie na chwilę do środka innej bańki. Za płot. Tak. Usiąść sobie przy takim okrągłym stole z innymi osobami, które myślą kompletnie inaczej niż te, mają zupełnie inne potrzeby. I niesamowite jest to, że my mamy taką tendencję, że myślimy sobie, że jeżeli ktoś ma inne poglądy, zwłaszcza polityczne niż ja, to pewnie jest jakiś głupi, albo niewykształcony, albo generalnie coś jest z nim nie tak. Tu się okazuje, że masz osobę, która jest świetnie wykształconą, sympatyczną, ciepłą nauczycielką i ona ma kompletnie skrajne poglądy niż ty. Albo lekarzem, który jest młodym, fajnym facetem, poszedłbyś z nim spokojnie na piwo, a on po prostu uważa 180 stopni zupełnie inne rzeczy niż ty uważasz na temat życia, na temat polityki, na temat, nie wiem, praw kobiet i tak dalej, i tak dalej. I nagle nabierasz takiej pokory, że aha, czyli to jednak dostrzegasz fizycznie na własnej skórze, czym jest ta bańka. I doświadczenie tego faktycznie bardzo wiele uczy. Czy kandydaci też słuchają tych fokusów? Czy tylko właśnie ekipa marketingowa, która ma coś z tymi fokusami zrobić, ukuć strategię, nauczyć kandydata, żeby, wiesz, tak, a nie inaczej działał. Oczywiście w sposób dopasowany, tak żeby nadal był autentyczny, nie? Wykorzystując jego atuty, a nie jakby tworząc zupełnie nową postać. Wiesz, to wszystko zależy od kandydata. Nie wiem, jak to wyglądało tutaj w tym przypadku, bo jakoś nie zadałam nigdy tego pytania, powiem szczerze. Natomiast na pewno jest taka możliwość. Jeżeli tylko się ktoś chciałby zgłosić, no nie wyobrażam sobie, żeby nie pozwolili posłuchać. Ciekawa jestem ciekawości kandydata, w sensie, czy on chce właśnie, no bo tak jak powiedziałaś, totalnie Ci wierzę, że to musi być mega otwierające głowę. Posłuchać, jak właśnie ludzie, którzy niekoniecznie chcą na Ciebie zagłosować, dlaczego głosują na kontrkandydata. Ale wywołać jeden temat, już wywołać go odrobinę wcześniej, ale myślę, że to jest dobry moment, bo ta polityka, od której zaczęłyśmy, ona faktycznie, podobnie jak branża, w której obydwie pracujemy, ma niewiele kobiet, które stoją mocno w niej, które pokazują się na zewnątrz, pokazując się od takiej najlepszej eksperckiej strony. W branży mamy, mimo że ekspertek nie brakuje, to na konfach, na spotkaniach, na różnego typu takich spotkaniach branżowych ciągle tych kobiet brakuje. Zresztą dalej jak ile? Tydzień temu zetknęłyśmy się obie z sytuacją, w której nasz kolega po fachu, Grześku, pozdrawiamy, Grzesiek Miecznikowski. Tak. Ogłosił publicznie na LinkedInie, że no nie weźmie udziału w jakiejś tam konfie. Dlaczego? Bo cały line-up składa się z panów. Tak. No i rozlała się dosyć taka intensywna dyskusja w LinkedInie i to było też ciekawe dla mnie właśnie czytać te różne komentarze, czytać Twoje odpowiedzi. I
i widzieć po prostu, co ludzie na ten temat uważają i jak mają tutaj też właśnie skrajne podejścia do tego tematu. Czytałam też twój post na temat wiceprezydentki ze Stanów i tego, jak podeszłaś do tego symbolu, jakim jest, tłumacząc, że to ma znaczenie, nie rozumiejąc, jakby odbijając się troszeczkę od tych, którzy cały czas wracają do tego tematu przez pryzmat koloru skóry, przez pryzmat płci albo innych jeszcze rzeczy, nie do końca ważnych w tej całej historii. Bardzo szanuję Grzegorza, że on ma takie podejście. Uważam, że to jest jak najbardziej słuszne podejście i byłoby super, gdyby więcej osób zwracało na to uwagę i miało świadomość tego, że brak kobiet, brak kobiecego głosu, no to po prostu jest niepełny głos. My mamy zupełnie inne spojrzenie na wiele rzeczy, zupełnie inne rzeczy dostrzegamy w komunikacji, w marketingu, mamy inne doświadczenia. Różnimy się od panów, pod wieloma względami się różnimy, nie jesteśmy tacy sami, ja uważam, że to jest fajne, i to jest super właśnie, i na tym polega piękno, i to, że w tej debacie takiej na wysokim C, jako prelegentki, osoby na świecznikach, to, że tych kobiet brakuje, to jest po prostu zubożanie tej debaty. Wiem, że w Stanach, też w Europie coraz więcej też firm robi dokładnie to, co Grzegorz, czyli deklaruje, że na przykład pracownicy, eksperci nie będą brali udział publicznie w debatach, w konferencjach, w spotkaniach, gdzie nie będzie parytetu, gdzie nie będzie 50-50 kobiet versus kobiety i mężczyźni. Ja uważam, że to jest bardzo ważne. Cieszę się, że przywołałaś ten mój felieton. Ja bardzo rzadko piszę takie dłuższe teksty, bo nie lubię, kiedyś o tym mówiłam, ale to mi bardzo leży na sercu. To jest akurat temat bardzo dla mnie istotny, temat symboliki kobiet. Bardzo mocno wierzę w to, że młode dziewczyny zaczynające pracę w swoim PR, zaczynające pracę w PR-ze, w polityce, w jakimkolwiek innym zawodzie, jeżeli nie będą widziały starszych koleżanek, które już są gdzieś, jak to się mówi, przy tym stole siedzą, to one nie będą uważały, że jest tam dla nich miejsce. Dopóki czegoś nie zobaczymy, to nie wierzymy, że jest to realne. Lubię podawać taki przykład lalki Barbie, jak wprowadzali lalkę Barbie. Lalka Barbie zrobiła bardzo wiele dobrego. To była pierwsza lalka, która pokazywała kobietom, małym dziewczynkom, pokazywała, że jak będą kobietami, mogą mieć różne role. Mogą być, w tamtych czasach to było bardzo przełomowe, że mogą być i sekretarką, i nauczycielką, i pielęgniarką. W tamtych czasach to było coś niesamowitego i to też dawało dziewczynkom skrzydeł, bo one, bawiąc się tą lalką, mogły przybierać role inne niż tylko mamy, bo wcześniej były tylko wyłącznie mamą, tak? I to tak symbolicznie wydaje mi się, że jest tak samo w sferze zawodowej. Kobiety na pewno będą miały więcej odwagi, jeżeli będą widziały, że jest gdzieś dla nich miejsce. Dla mnie to jest bardzo ważne i bardzo bym chciała, żeby więcej było kobiet. Z czego myślisz wynika ten brak odwagi? Tego, że dlaczego jest mniej nas w dyskursie? Mi się wydaje, że to jest wszystko, wiesz co, jedno wielkie koło zaklęte. Kobiety mają mniej odwagi, bo nie widzą tam innych kobiet. Skoro nie widzą tam innych kobiet, to całość społeczeństwa, wszyscy Polacy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak ekspert to facet. W związku z tym takim top of mind, jeżeli ludzie zaczynają układać jakieś czy kongresy, konferencje, to myślą o facetach. Jeżeli układają plakaty promujące jakąś konferencję, to na tych plakatach są głównie mężczyźni, bo oni widzą, że tak to jest, czyli to jest standard. Skoro to jest standard, to ja będę dalej tym standardem podążał. I to jest takie zaklęte koło, bo oni nie chcą tego przerwać, kobiety tam nie wchodzą, to się wszystko z sobą łączy. A to z kolei pewnie też łączy się jeszcze z innym aspektem, czyli jeszcze idąc trochę wcześniej z wychowaniem, to, że się też wychowuje inaczej dziewczynki, inaczej się wychowuje chłopców. Chłopców wychowuje się na liderów, dziewczynki wychowuje się na miłe, sympatyczne osoby, które będą czytały bajki i najwyżej mogą być dobrymi z języka polskiego na przykład. Tak? Które mają być grzeczne. I mają być grzeczne, tak. I mają się ładnie uśmiechać. Jest taki wierszyk okropny, akurat niestety z moich stron, z Trójmiasta, który swego czasu właśnie dzieciom w przedszkolu pani specjalnie napisała dla nich. Pamiętasz? Wiesz co? Mam go na komórce, mogę go wziąć. Chcesz? No. Mam, znalazłam. Dobra. Mam go przeczytać, tak? Tak, poproszę.
Jak to dobrze być dziewczynką? Jak to dobrze być dziewczynką? Być brunetką lub blondynką? Bez powodu można płakać, tym za serce chłopców łapać. Można bawić się lalkami, stać przed lustrem godzinami. Można stroić się do woli, co chłopakom nie przystoi. Można wzdychać godzinami, można płacić uśmiechami. Pod pantoflem trzymać brata, być dla taty pępkiem świata, serca podbić słodką minką, tylko trzeba być dziewczynką. Bo dziewczynką być, jak wiecie, to najlepsza rzecz na świecie. A teraz dla porównania wersja dla chłopców. Jak to dobrze być chłopakiem, małym, sprytnym łobuziakiem. Można bawić się w kowboi, co dziewczynkom nie przystoi. Figle płatać starszej siostrze, na motorach znać się dobrze. Można marzyć godzinami, że się walczy z piratami. Na boisku nosić korki i być mistrzem dyskorolki. Bohaterem być dla mamy, nie przejmować się głupstwami. Można zawojować światem, tylko trzeba być chłopakiem. Jezus, ile tam jest kalek takich w ogóle i takich... W sensie samo to, czego nam nie przystoi, nie? Nam albo chłopcom, whatever, ale to jest takie wrzucenie, zaszufladkowanie totalne od maleńkiego, nie? I... Okropne, wiesz, dziewczynka może się stroić przed lustrem, może płacić buziakami, a chłopak może być kowbojem. Patrz, to jest też to, co w tych kuluarach osławionych, szczyptowych rozmawiałyśmy. Ocenianie dziewczynek z perspektywy wyglądu, możesz być brunetką, blondynką, możesz się stroić, a chłopców z perspektywy zainteresowań. I sprytu. I tego, że możesz zawojować światem, możesz być bohaterem. Jakby u chłopców jest zwracanie uwagi na czynności, a u dziewczynek na wygląd. Ja sama się z tym tykam, nawet w mojej rodzinie mam trzech braci i chyba nieświadomie właśnie czasami... mając chłopców i dziewczynki, powiedzą, że kurczę, no ten mały to on się bawi samochodzikami, to jest takie dobre, że on się bawi samochodzikami, bo on powinien się bawić samochodzikami. Ale jak na przykład ostatnio jeden z moich bratanków pomógł mi i mojej mamie piec ciasteczka i opowiedzieliśmy o tym jednemu z moich trzech braci przez Skype'a, whatever, łącząc się gdzieś tam i on taki radosny powiedział, że na pytanie, co dzisiaj robiłeś, a piekłem z babcią i z ciocią ciasteczka, no to mój brat Piotrek: nie, no co, to ci pokażę w ogóle prawdziwe, męskie w ogóle zdanie, jak przyjadę do Polski, to pójdziemy na przykład na kajaki albo na spływ pontonem sanem, nie? I to jest takie cały czas właśnie, no co, źle coś zrobił, chciał, on sam wyszedł z inicjatywą, że czy mogę ciociu w ogóle pomóc ci piec ciasteczka, nie? Ale super, że o tym powiedziałaś, bo to wydaje mi się, że faktycznie skupianie się tylko i wyłącznie na tej części kobiecej, że dziewczynkom coś się zabiera, to jest tylko połowa problemu, bo faktycznie też zabiera się coś mężczyznom, albo chłopcom. Też oni faktycznie nie mogą być wrażliwi, nie mogą bawić się lalkami, nie mogą piec. A co jeżeli chcą? A co jeżeli to jest ich pasja, jeżeli tak się spełniają? Na szczęście jest tak, że coraz więcej się o tym mówi, więc ja bardzo mocno trzymam kciuki za nowe pokolenie i bardzo bym chciała, żeby faktycznie te dzieciaki, które teraz się wychowują, żeby już nie miały tych barier, które jeszcze my doświadczyłyśmy i żeby im było łatwiej. Bardzo bym chciała, żeby tak to wyglądało. I to tak jak powiedziałyśmy, zarówno pod kątem, wiesz, kobiet i mężczyzn, bo kiedyś takie fajne zdanie wyczytałam, że przeciwieństwem patriarchatu wcale nie jest matriarchat, tylko jest równość. Nie o to chodzi, żeby teraz nagle dążyć do tego, że ma być przechył na drugą stronę i wszystko ma być kobiece. Tak? Nie, dokładnie. Nie, po prostu. Jakby jedna i druga strona ma się czuć komfortowo, ma mieć takie poczucie, że może spełniać siebie niezależnie w jakim obszarze ma ochotę być spełniona albo spełniona. A ty oczekujesz od kolegów z branży, że pomogą kobietom, koleżankom właśnie po fachu w tym właśnie wychodzeniu na, powiedzmy to, scenę, rozumiejąc tu właśnie wychodzenie w branży ze swoją ekspertyzą, ze swoją wiedzą bardziej tak do przodu? Nie oczekuję, ale myślę, że byłoby fajnie, gdyby było więcej Grześków Miecznikowskich. Tak, dokładnie, tak. Gdyby było więcej Grześków Miecznikowskich, uważam, że to byłoby jak najbardziej okej. Mam wrażenie, że niestety bardzo wielu panów zewnętrznie mówi, że fajnie by było, ale poza taką deklaracją zewnętrzną za tym wiele nie stoi. Bo jak się wejdzie w to trochę głębiej, to tak naprawdę ten...
te bariery dla kobiet, żeby one mogły być na świeczniku, żeby mogły być w roli prelegentek, dalej są widoczne. Zresztą jeden z najbardziej mnie wkurzających argumentów, tak, a dlaczego mam wziąć kobietę, dlaczego mam brać pod uwagę kryterium płci, a nie kompetencji? To jest jedno z takich pytań, które zawsze powoduje, że mam gęsią skórkę, bo w tym pytaniu jest paskudne założenie, że może być albo-albo. Tak, gadałyśmy o tym. Tak, jakby jeżeli zadajesz pytanie, dlaczego mam wziąć kogoś, bo jest kobietą, a nie kogoś kompetentnego, to znaczy, że ta osoba, która to zdanie wypowiada, w jej światopoglądzie jesteś albo kobietą, albo kompetentną, że nie da się tego połączyć, tak? Mhm. To jest troszeczkę tak, jakbyś robiła, nie wiem, pokaz mody i przyszedłby do ciebie projektant i powiedział, słuchaj, znajdź mi rude modelki. A ty byś powiedziała, no ale dlaczego mam brać pod uwagę kryterium włosów, a nie to, żeby ona była piękna? No halo, ale ja nie powiedziałem, że ona nie być piękna. Być i piękna, i ruda. Mhm. Po prostu. Kurde. Przypomina mi się nasza rozmowa w kuluarach, rozmowa o parytecie. Mhm. O tym, na ile takie systemowe rozwiązanie jest w stanie pomóc. Pomóc po prostu przełamać pierwsze lody, przełamać pierwsze bariery, bo bez tego rozwiązania jest w opór ciężko po prostu. Samo się nie zrobi. Tak, ja też uważam, że samo się nie zrobi i ja wiem, że to jest niepopularne. To znaczy dużo osób uważa, że to nie byłoby to dobre rozwiązanie, ale ja jestem za parytetem w każdym możliwym obszarze. Właśnie, wiesz co, z tego względu, że zajmuję się komunikacją. Zajmuję się kreowaniem wizerunku, PR-em. W związku z tym wiem, jak bardzo dużo obrazek ma znaczenie. W jak wielkim stopniu to, co widzimy, co jest dla nas punktem odniesienia, jaki to ma ogromny wpływ na nasze życie. A punktem odniesienia jest telewizja, są media społecznościowe, są kongresy, konferencje, na które jeździmy, są gazety, które czytamy. To jest świat, który dla wielu ludzi jest wzorcem. I jeżeli w tym wzorcu będzie parytet, to będzie miało przełożenie na życie zwykłych Polaków. Po prostu. Zajebisty był ten filmik, który wrzuciłaś do tego swojego felietonu na temat Kamali Harris, gdzie może powiemy słuchaczom, jeśli nie obejrzeli tego filmiku, gdzie widzimy, jak młode kobiety, dziewczyny, dziewczynki w Stanach oglądają zaprzysiężenie nowej i pierwszej kobiecej wiceprezydent i widzimy ich reakcję. W zasadzie słyszymy cały czas głos Kamali, kolejne słowa przysięgi i tylko obserwujemy te reakcje, emocje, twarze tych kobiet. I jest piękne hasło na koniec, kiedy już pojawia się w tych ostatnich momentach właśnie najazd kamery na twarz wiceprezydent. Mamy hasło When one girl rises, all girls rise. I dobre. Obejrzałam to i tak sobie pomyślałam właśnie, że no w punkt. Tak. Dokładnie to, o czym mówisz. Tak, bo wiesz, to jest bardzo ważne dla wielu kobiet, żeby widzieć na piedestale osoby, które jakoś tam są podobne do nas. I zobacz, my to rozumiemy z jednej strony, a nie rozumiemy z drugiej. To znaczy, ja na przykład, kiedy szkolę osoby, które są już na piedestale, podpowiadam im, jak się zachowywać, kiedy są w miejscach publicznych, to bardzo często mówię, że podpowiadam, że warto jest pokazywać pewne podobieństwa do swojej publiczności, bo ludzie lubią ludzi podobnych do siebie. I to też działa w drugą stronę. Kiedy jesteśmy tą publicznością, kiedy jesteśmy widzami, lubimy oglądać osoby, które są na piedestale, które są do nas podobne. Jeżeli ta osoba ma podobny kolor skóry do mnie, albo podobną płeć, albo podobną fryzurę, albo też nosi okulary, to ja będę się z nią lepiej utożsamiać i będę myślała sobie, aha, skoro ona może, to ja też. Wiesz, ja bardzo mocno też to rozumiem, bo ja jestem przykładem takiej osoby, która dokładnie, jakby ja to odczułam na swojej skórze, wiesz, dużo się mówi o tym, że dziewczyny, które są w liceum, w podstawówce, że im się kładzie do głowy, nie znasz się na matematyce, dziewczynki to umieją tylko język polski, ja miałam truje z polskiego. Jakby moja nauczycielka z polskiego, z liceum się dowiedziała, że teraz jakby 100% mojego zawodu to jest pisanie tekstów, nie? No może nie 100%, ale większość, bo to by pewnie... Komunikacja. Tak, komunikacja. Więc ja miałam truje zawsze. Ale ja byłam świetna z matematyki. Dlaczego?
Ja jeszcze nie poszłam do podstawówki, a moja mama już mi wbijała do głowy, że ja będę super z matmy, dlatego że ona lubiła matematykę, ona studiowała chemię przez chwilę, moja matka chrzestna, teraz jest już profesorem chemii, tak? Była pierwszym w ogóle, pierwszym profesorem na Uniwersytecie Gdańskim właśnie chemii. I u mnie w ogóle wszystkie kobiety w rodzinie miały umysły ścisłe, więc ja wiedziałam, dla mnie to było tak oczywiste, że ja będę po prostu świetna z matematyki, że ja zawsze matematyka w ogóle sprawia mi ogromną przyjemność. I to jest, o czym mówię, jeżeli dziewczynom czy chłopakom będzie się wbijało do głowy, że mogą, że mają to w DNA, jeżeli oni będą widzieć ludzi podobnych do siebie, no bo dla mnie moja matka chrzestna była podobna do mnie, czy moja mama, tak? To dodaje skrzydeł i to daje ci niesamowity power, że możesz. No i to można właśnie osiągnąć, wywindowując takich ludzi. I to, wiesz co, też a propos tej komunikacji o Kamali, nie? Tam ktoś, pamiętam, też na LinkedInie zadał mi pytanie, jedno z tych takich, które lubię, że dlaczego mamy kobiety stawiać na wysokie stanowiska tylko po to, żeby je promować. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyszukiwać te kobiety, które już są na wysokich stanowiskach, które już mają ten reason to believe, one są wiarygodne, one są kompetentne i po prostu je pokazywać. Jakby to jest ta kolejność, tak? Znajdź kobiety, które naprawdę są ekspertkami, ale tak jak mówiłyśmy wcześniej, kobiet ekspertek jest mnóstwo. I znajdźmy je i po prostu pokazujmy, że są. Czy ty uważasz na przykład dzisiaj, po tym jak tak mocno pracowałaś na swój brand osobisty, że ty jesteś takim wzorem dla innych na przykład dziewczyn w PR-ze, w komunikacji, w marketingu, bo sporo robisz w tym kierunku, żeby właśnie wybić swój brand. Udało ci się to, jesteś wysoko, robisz zajebiste rzeczy na LinkedInie, wylądowałaś ostatnio w Forbes Woman w zestawie 25 najlepszych lasek robiących najlepiej LinkedIna w ogóle w Polsce, więc gratulacje. Dziękuję. I czy ty masz sama o sobie takie poczucie, że tak, jestem silna i tak, może właśnie inspiruję inne, czy to jeszcze nie jest ten moment, bo wiem też, że bardzo ambitnie podchodzisz do siebie samej i też to szanuję, ale ciekawa jestem, jak sama oceniasz punkt, w którym jesteś dzisiaj? I co ty możesz zrobić, pomagając innym laskom, które jeszcze mają może w planie to, albo nawet nie wiedzą, że mogłyby pójść twoją ścieżką? Co, i tak, i nie. Mhm. To znaczy, zawsze moja ulubiona odpowiedź to zależy. Z perspektywy osób, które mnie obserwują, wydaje mi się, że tak, że jestem jakimś wzorem do naśladowania i to jest super. Ja zawsze się czuję niesamowicie dumna i bardzo taka trochę rozczulona. Dostaję dużo wiadomości od kobiet na LinkedInie, w wiadomościach prywatnych, że mnie obserwują, że czytają, że jestem dla nich inspiracją. Dostaję takie informacje, że ktoś tam się na przykład krępował publikować, ale czytając moje posty, oglądając moje filmy, wziął się na odwagę i zaczął, tak? I to przede wszystkim kobiety właśnie, to też mnie bardzo cieszy. Więc z tej perspektywy wydaje mi się, że tak, że tak. Natomiast właśnie z tej drugiej perspektywy, o której powiedziałaś, czyli moich planów i moich pomysłów, no to jeszcze nie. Więc to zależy, z jakiej strony się patrzy. Natomiast na pewno każdy taki sygnał, który dostaję, że jestem dla kogoś inspiracją, jest dla mnie strasznie ważny, bo ja do czegoś takiego jak inspirowanie siebie wzajemnie podchodzę bardzo poważnie. Ja sama mam dużo kobiet, które mnie inspirują, obserwuję je, staram się być blisko nich, żeby chłonąć właśnie tą ich energię i uważam, że taki model właśnie kobiet, które wzajemnie się inspirują, które kibicują w sobie wzajemnie, to jest coś, no, coś fantastycznego i tak właśnie powinnyśmy sobie pomagać wzajemnie. Ja sama korzystam z inspiracji, byłoby super, gdybym była taką inspiracją dla innych. Sporo piszesz i strasznie mi się to podoba o takich konkretnych problemach w tych swoich postach na LinkedInie. Na przykład ostatnio podpytywałaś ludzi o to, co jest dla nich lepsze, jeżeli chodzi o taką autentyczność jakby w takim brandzie osobistym, czy to jest zdyscyplinowany perfekcjonizm, czy niedoskonała naturalność. Ja wiem, co u ciebie bardziej jakby gra, ale ciekawa jestem, co u ciebie w tej twojej autentycznej roli, brandzie, który sobie kształtujesz teraz bardzo, bardzo świadomie, krok po kroku, co by nie przeszło? Żeby właśnie, co by naruszyło ten autentyzm u ciebie? Ojej, to jest dopiero trudne pytanie.
Znaczy, gdzie mam granicę, tak? No, co u Baśki by nie przeszło? Co by nie przeszło? Co byłoby tak totalnie niespójne w ogóle z tobą, że to nie. Chyba jakbym zaczęła być właśnie taka przesadnie poważna i przesadnie jakaś taka, wiesz, z kikiem w tyłku, to wydaje mi się, że to już jest, to już... Kiedyś tak miałam, nie? Ale już mi się nie chce. Jednak boli po jakimś czasie, ile można. No nie? Wiesz, jak czarna farba zeszła i teraz pojawił się róż, no to się nie tak, daje. Trochę być niewiarygodna. Aczkolwiek ja też bardzo, bardzo doceniam i uważam, że to jest okej, okay, jeżeli w jakimś sensie jesteś kameleonem. To znaczy, to jest dobre, że każdy z nas ma taką naturalną zdolność dostosowania się do rozmówcy. Mhm. I tam naturalność... Znaczy, ja naturalność pojmuję bardzo szeroko. Naturalność to jest to, że mówisz to, co myślisz. I także naturalne jest to, że w zależności od konwencji spotkania, od tego, z kim rozmawiasz, nieco zmieniasz swój nastrój, swój charakter. Ja zawsze podaję taki przykład, że jeżeli jesteś w przedszkolu, rozmawiasz z trzylatkami, to naturalne jest to, że świergoczasz, tak? Mhm. A jak jesteś na uczelni i rozmawiasz z profesorem, naturalne jest to, że stoisz bardziej sztywno i zaczynasz używać trochę poważniejszego języka. I tu jesteś naturalna, i tu jesteś naturalna. Bycie kameleonem w jakimś zakresie też jest naturalną formą. Jest też w sumie jeszcze jedna kwestia, w sensie my też ewoluujemy, nie? W sensie to nie jest powiedziane, że my przez X lat jesteśmy tą samą osobą, nie? My też dojrzewamy i w sumie no to myśmy też się, Eda, tak zmieniły, nie? Co masz na myśli? Robiliśmy te zmarszczki wszystkie, nie? Ja nie mam żadnych zmarszczek, nie wiem, o co ci chodzi. Nie, ale żeby nie było tak o wyglądzie, bo tak a propos, nie, to wiesz tego. No wiesz co, chyba mam wrażenie, że obie bardzo zyskałyśmy na pewności siebie. Jak sobie przypomnę te nasze pierwsze, wiesz, spotkania, to chyba jesteśmy obie bardziej świadome siebie. O, to chyba. Nawet nie tyle, że pewna siebie, ale bardziej świadome. Bo gdzieś ta pewność siebie, mam wrażenie, że i u mnie, i u ciebie była taka trochę bardziej zewnętrzna niż wewnętrzna. Coś tym chyba jest. A teraz jest komplet, nie? Na zewnątrz, tak. I wewnątrz. Też się śmiałam właśnie z tego postu, który wrzuciłaś a propos wyglądu konsultanta, nie? W sensie, czy powinien być właśnie, porównałaś to do informacji prasowej. Ty to powiedziałaś, bezwonny i bezbarwny informacja prasowa. To nie ja. No i się zaśmiałam właśnie ze swoich tatuaży i z twoich różowych włosów i z tego, że faktycznie, kurczę, pewnie w niektórych w ogóle firmach nadal jest tak, że musiałabym chyba, nie wiem, zaciągnąć koszulę, powiesz, mankiet, zapiąć sobie tutaj, ale chyba bym nie chciała i to jest chyba taka tego kwestia, tej właśnie świadomości dojrzewającej w tobie, nie? Że się dobrze czujesz w tej skórze i nawet ten autentyzm jest taki mocniejszy po prostu wtedy jeszcze. Tak, tak, dokładnie. Żeby być autentyczną, to musisz znać siebie dosyć dobrze, nie? No, dokładnie, bez tego nie ma. A dobra marka osobista, czyli jaka? No bo ty szkolisz. W ogóle to jest też taki motyw, taki na boku, o który chciałam cię spytać, bo to jest takie nierozwinięte dla mnie. Bo ty często lubiłaś w wywiadach powtarzać, że ciebie jako szkoleniowca ukształtowała wokalistyka. Wspomniałaś o tym na początku, że śpiewałaś, tak. I ty naprawdę śpiewałaś i nie zapomnę, jak się spotkałyśmy w Sopocie, w kościele i ty opowiadałaś w ogóle, że jeździsz w te moje strony, Jarosław, na jakieś tak. W ogóle chóry i to nie, jakieś... na Festiwal Muzyki Dawnej w Jarosławie. Tak, tak, dokładnie, no czad, nie? Jak mi to kiedyś powiedziałaś, to wow, to jest nisza dopiero, nie? Tak, wiesz co, ja na scenie to byłam od, nie wiem, jakiegoś 5 roku życia. Kiedyś to było głównie tańczenie, potem zaczęłam śpiewać w większym stopniu. Potem też był taki moment, że w jakichś dwóch zespołach takich wokalno-tanecznych byłam, jak byłam za dzieciaka. A potem, wiesz co, był taki moment, że przyszła do nas babeczka, która prowadziła zespół muzyki dawno i szukała wokalistki. No i wybrała mnie. Więc ja tam na początku miałam na jakiś jeden festiwal pojechać po prostu z nimi, żeby zaśpiewać. No i tak się ja zakochałam w tej muzyce dawnej, a ten zespół mnie zaadoptował, że zostałam. Przez wiele lat śpiewaliśmy muzykę renesansową, trochę baroku. Potem zespół przekształcił się na zespół średniowieczny i tam w sumie chyba z 8 lat to trwało, słuchaj, wiesz. I ja uważam, że to mi niesamowicie dużo dało. Po pierwsze dlatego, że ja bardzo dużo sama jeździłam na
bardzo różnorodne szkolenia, a teraz kiedy ktoś Cię uczy śpiewać, to też uczy Ciebie, jak występować na scenie. Uczy Ciebie, jak układać głos, jak patrzeć na widownię, jak tą relację z widownią utrzymywać. I ja miałam to szczęście, że ja na bardzo wiele kursów jeździłam, więc ja naprawdę tych szkoleń z wystąpień publicznych od dzieciaka miałam mnóstwo właśnie tego typu. No a potem też ta muzyka dawna, potem zdałam sobie do szkoły muzycznej na klarnet. Potem z tego wszystkiego zaczęłam się w większym stopniu interesować w ogóle śpiewem operowym i też przez jakiś czas śpiewałam operowo, a potem zdałam na Akademię Muzyczną na wokalistykę jazzową i tam przez rok studiowałam wokalistykę jazzową. O, że szkudasz. A wiesz, co teraz pójdzie? Co? Waśka zaśpiewa. Nie, no kurde, nie puszczę cię, jeśli tu coś nie poleci, to będzie dżingiel w ogóle do tego odcinka, wiesz? Serio. Ale wiesz, co, wszystkie osoby, które się znają na śpiewaniu, ja nie śpiewałam mniej więcej w tej chwili od półtorej roku. Ty nie? Się nie tłumacz teraz. Ty jesteś pierwszym nieśpiewakiem, więc zdajesz. Dobra, słuchaj, będzie, poczekaj, ja śpiewam ci początek kantigiel. Się muszę chyba odsunąć od mikrofonu, co? No może. To jest Cantiga. Jedna z moich ulubionych pieśni, które pochodzą z Santiago de Compostela. I ty tak sobie czasami w domu, sprzątając na przykład, odpalasz taką... Nie, ale chodzę czasami po kościołach. Ja uwielbiam... Bo akustyka? Tak, bo akustyka, dokładnie. I gotyckie uwielbiam, ale romańskie też. I powiem ci też jako ciekawostkę, że z dwa razy byłam wyproszona z takiego kościoła. Właśnie, żeby nie przeszkadzać. Ale też zdarzają się takie sytuacje, że jak księża mnie słyszą, to pytają się, czy ja mogę tam się zaśpiewać. I na przykład zdarzało mi się zostać. A kiedyś za czasów liceum, przez tydzień byłam we Francji, bo takie, wiesz, wymiany były polsko-francuskie. I tam miałam szczęście, że mieszkałam u rodziny, która była blisko właśnie pięknego średniowiecznego kościółka. Się w nim zakochałam niesamowicie. W ogóle się bardzo zaprzyjaźniłam z tam takim muzykiem, który ten kościół obsługiwał. Ja tam chodziłam codziennie o stałej porze i śpiewałam sobie w tym kościele. Mhm. I po kilku dniach w gazecie się ukazała taka informacja, że taka Polka tam wyłazi i śpiewa. I jak ktoś chce posłuchać, to o 15 można przyjść. Więc było coś takiego. Nice. No, więc tak, to jest... Ale się cieszę, że mam to. Czad. Ale najlepsze jest to, bo kiedy myśmy się spotkały na kawie, pamiętasz, w tej kawiarni przy metrze Politechnika. Mm-hmm. Pamiętam, to był moment, lato. Kiedy... To było ciepło. To było ciepło i pamiętam, że byłyśmy obie na takim rozstaju dróg zawodowych, nie? I kminiłyśmy, ja ci mówiłam, że idę na swoje i że kurde, co tam, nie? W ogóle ogarnę. Ty miałaś też różne tam decyzje, czy rozstawać się ze swoją agencją, którą współtworzyłaś, czy też iść i coś robić w ogóle swojego. To był taki niesamowity czas. Taki, pamiętam, miałyśmy taki... Obie w rozkroku. Tak. Ale tak. Też obie czujące taki power, taki potencjał i cieszę się, że poszłyśmy, wiesz? I pamiętam, ścieżki. Jak był taki, że ja mówiłam tobie, że jesteś zajebista, ty mówiłaś mi, że jestem zajebista. I tak. Generalnie wzajemnie sobie dawałyśmy. Mam nadzieję, że to był zajebisty podcast. Bardzo ci dziękuję, słuchacze ocenią. I co? Czego byś życzyła kobietkom, które nas słuchały? Siły. Siły przebicia, odwagi i żeby widziały siebie w taki super sposób, jak widzą je ich przyjaciółki. Ja stworzyłam w 100% pierwszą taką reklamę pastiżową w Polsce, która była bardzo szeroko komunikowana. Mm-hmm. I to było tak, że ja byłam wtedy na studiach
I pojawił się, może pamiętasz, był taki moment, że tam Roman Giertych z innymi osobami wypuścił taki program Zero Tolerancji. Tak. Pamiętasz, nie? Mhm. A pamiętasz tą reklamę Zero Tolerancji, jak ona wyglądała? Dokładnie nie. Kojarzę hasło, kojarzę, że Roman, ale tak, tam opowiedz. Tak, tam było coś takiego, że były pokazane takie dzieciaki, mniej więcej jak wyglądały jak ty teraz. Dziękuję ci. Zaraz się dowiem, czy to dobrze, czy nie. Bardzo dobrze. Wiesz, no może nie teraz, ale generalnie wiesz, taki styl, który też ja lubiłam zawsze. Glany, ciemne, wiesz, ciemne ubrania, tam jakieś tatuaże, coś takiego. I że to był ten symbol tych złych dzieciaków, na które będzie zero tolerancji. One nie robiły nic złego w tej reklamie. Po prostu wyglądały, miały taki styl, wiesz, tak jak ja się ubierałam, większość ludzi. I ja poczułam się bardzo dotknięta tą reklamą. Bo ja tak się ubierałam, mój brat tak się ubierał i uważałam, że jakby pokazywanie w takim kontekście jest bardzo złe. W związku z tym, słuchaj, ta reklama wyszła bodajże chyba w czwartek czy w środę. Ja to pamiętam, bo to była szybka akcja. Mhm. Ja skrzyknęłam ludzi, napisałam scenariusz reklamy, która miała to wszystko ośmieszać. Mhm. W sobotę nagrywaliśmy przed Politechniką Gdańską. Zrobiliśmy taką reklamę. Ja pamiętam, że ja grałam tam rolę Jarosława Kaczyńskiego. O kurde. Tak. Dzisiaj by cię policja zdjęła. Miałam takie, wydrukowaliśmy twarze tych głównych polityków, którzy w tej reklamówce byli na takich karteczkach, które mieliśmy przyłożone przed twarzą. I na samym końcu mój brat z kolei robił pastisz z Romana Giertycha. I cała ta reklama była w takim samym klimacie nagrywana, te same były ujęcia, tylko zupełnie inny tekst. Przecież mówiono o ograniczeniach polityków, o tym, że takie prawo jest złe, że to jest, że nie powinno ono mieć miejsca. I myśmy to wypuścili bodajże w poniedziałek czy we wtorek. Więc wiesz, ja byłam bardzo młoda, ja panicznie się bałam jakichś konsekwencji. Ja nikomu nie powiedziałam, że to ja. Ja w ogóle, wiesz, założyłam wtedy jakiś specjalny mail tajny i tylko z tego maila to rozesłałam, bo już się znałam na PR, że rozesłałam do wszystkich newsów. To było Eda wszędzie po prostu. Bo wiesz, fakty, wiadomo, wydarzenia, kurde, wszędzie to się rozlało. I ja mniej więcej we wtorek miałam kilkadziesiąt pytań na tych moich mailach, kto za tym stoi, nie? Kto to zrobił? Oczywiście na żadne z tych maili nie odpowiedziałam. Posikana ze strachu, nie? Ale też jednocześnie bardzo dumna, że coś takiego poszło, nie? No i w tym roku na wieczorze wyborczym u Szymona Hołowni patrzę się, jest Roman Giertych. Jezu. No to zgadnij, jaki miałam icebreaker. Nie. Tak. Jak przyjął? Pamiętał? Właśnie wiesz co, przełknął ślinę, pomyślał, mówi, a ja pamiętam tą reklamę. Pozamiatane. Czyli ty wiemy, że z Romanem też się nie przyjaźnisz. Nie, wiesz co, mi się zdarzało mi się dwa razy w życiu właśnie tak się zapoznać z jakąś drugą osobą, to znaczy powiedzieć, że coś zrobiłam takiego, co mogło się nie podobać. To najczęściej jak są osoby, które mają dystans do siebie, a do takich należy, to przyjmują bardzo okej, uśmiechnął się, postawił mi szampana.